Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski lud, królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. Do krwi ostatniej kropli zżył, bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie w proch i w pył krzyżacka zawierucha. Twierdzą nam będzie każdy próg, tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, ni dzieci nam Germanił. Orężny stanie chufiec nasz, duch będzie nam hetmanił. Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg, tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. Witam Cię bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu, ponieważ właśnie 110 lat temu Maria Konopnicka opublikowała po raz pierwszy Rotę, czyli taką przysięgę, którą adresowała do całego polskiego narodu. Rota powstała nieco wcześniej, bo powstała prawdopodobnie w 1895 roku na Śląsku Cieszyńskim, ale myślę, że o tym porozmawiamy przy następnej okazji. Dziś chcielibyśmy zaprosić Cię w ogóle do całego takiego cyklu rozmów na temat Marii Konopnickiej, który nazwaliśmy sobie, biorąc cytat z jej pierwszego takiego słynnego wiersza pod tytułem Umiem być ptakiem. Myślę, że to bardzo ładny tytuł, ale podzieliliśmy te nasze spotkania na trzy części. W pierwszej chcielibyśmy porozmawiać o Marii Konopnickiej jako kobiecie, czyli napisaliśmy sobie życie, nie życiorys, bo daty nas za bardzo nie będą tutaj obsługiwały, interesowały, natomiast chcemy porozmawiać właśnie jako o kobiecie, która zmagała się z tysiącem kobiecych, ludzkich problemów. Drugą część byśmy nazwali twórczość i wtedy rzeczywiście będziemy mówili nie tylko o Rocie, ale i o genezie wszystkich jej utworów. I trzecią część chcielibyśmy poświęcić na pamięć, ale pamięć nie tylko w tym sensie, jak pięknie zawsze opowiadasz o kwiatach składanych na grobie Marii Konopnickiej we Lwowie, ale również pamięć jako zastosowanie prawd, które ona pokazuje w tych swoich utworach w życiu codziennym. Czyli w codziennym życiu dzisiejszych również i obywateli, czytelników twórczości Marii Konopnickiej. Zacznijmy od początku. Jest 1842 rok. Państwo Wasiłowscy mieszkają w Suwałkach już od roku czasu. I w tymże 1842 roku rodzi się drugie dziecko pana Józefa i Scholastyki o imieniu Maria Stanisława. Rodzina jest rodziną inteligencką, pan Józef jest prawnikiem, pracuje w prokuratorii, tak to się pięknie nazywało. Żyją niezbyt bogato, ale dostatnio, także wystarczy na utrzymanie rodziny. Kiedy Maria kończy 7 lat, cała rodzina przenosi się za sprawą zmiany miejsca zatrudnienia pana Józefa na to samo stanowisko, ale w Kaliszu, przenoszą się do Kalisza. Niestety tu w 1854 roku umiera pani Scholastyka, matka Marii Konopnickiej i w tym momencie córki, szczególnie córki, te dwie najstarsze, prawda, dziewczynki, pozostają pod bezpośrednią opieką ojca. I tu chciałbym się od Ciebie dowiedzieć właśnie, jak w rodzinie te
teraz czy wcześniej postrzegany był właśnie pan Józef, bo w literaturze mówi się bardzo o tym, że był nieco oschłym człowiekiem, że był prawie że mizantropem, jak podano w niektórych źródłach, że wychowywał te córki zupełnie inaczej tak. niż wszystkie inne dziewczyny w tym okresie były wychowywane. Absolutnie tak. To był, czy ja wiem, czy ja bym go nazwała mizantropem, na pewno był typ mistyka. W tym domu nie przyjmowało się gości, nie chodziło się z rewizytą. Spacer z dziećmi to był kierunek cmentarz. Dzieci się zabierało na spacer na cmentarz. To był człowiek ogromnie wykształcony, posiadający wielką wiedzę i on zajął się uczeniem, wykształceniem swoich dzieci, Marii, jej siostry i właściwie podstawę całej wiedzy otrzymała Maria właśnie od ojca, bo na pensji, jak na, oczywiście za chwilę o tym na pewno wspomnisz, była tylko jeden rok. Tak, ale właśnie tu mówisz o tym wychowaniu przez ojca i tu warto by było wymienić, że często Maria musiała się zapoznać z takimi pozycjami, które w tym czasie studiowali, i to najczęściej mężczyźni, tak. w bardzo poważnym wieku, tak. posiadający ogromne wykształcenie. Tak, tak, tak. No. To była lektura polecana, nie tylko polecana, nakazana przez ojca, no również Marii, prawda? No, trzeba dodać równocześnie, że dzięki ojcu Maria poznawała pierwsze utwory Mickiewicza, prawda? Tak. Że to była ta lektura obowiązkowa. Tak. No ale właśnie wspomniałaś o tej pensji, no to jeden rok czasu, ale z tego takiego statycznego, poważnego domu, cichego, spokojnego, nagle Maria wyrywa się na cały rok, gdzie jedzie do pensji, gdzie na pewno jest gwar, gdzie na pewno jest, chociaż też oczywiście wszystko jest, prawda, to są siostry zakonne, które tak. prowadzą to seminarium, ale to jest zupełnie inna atmosfera. Tam poznaje zresztą swoją przyjaciółkę dozgonną do końca życia, będącą jej przyjaciółką. I wiesz co, ja zastanawiam nad jednym, bo tego w życiorysie Marii Konopnickiej nie ma, ale myślę, że jej próby pisania tekstów to już się musiały zacząć właśnie w seminarium, bo tam najczęściej dziewczyny zaczynały pisać, a to pamiętniki, a to tak, wspomnienia. Na prawda? Pewno tak, no. na pewno tak było. No. Mnie się zdaje, że nawet Eliza Orzeszkowa, właśnie przyjaciółka, o której wspomniałeś, chyba w którymś z listów do Marii, później, w późniejszych latach, coś takiego nadmienia na temat jej zdolności pisarskich, że tak powiem, no na poziomie tej 12 czy 13-letniej dziewczyny. Więc no ale tak przy takim wykształceniu to rzeczywiście te próby tak. mogły być rzeczywiście ciekawe. No niestety rok szybko się kończy, prawda? Maria wraca z powrotem do tego swojego smutnego ogniska domowego i spędza w nim sporo czasu, bo tak. przecież dopiero zmiana w jej życiu następuje wtedy, kiedy Maria ma 20 lat. I tutaj warto też powiedzieć, że ta zmiana występuje jak gdyby za jej zgodą, ale nie zgodnie z jej wolą. To jest po prostu rozkaz ojca, prawda, tak. który nie przyjmuje sprzeciwu. Powiedzmy coś w takim razie właśnie o tym przyszłym mężu Marii Konopnickiej. Wiesz, ja się nie dziwię, że Maria się nie sprzeciwiała woli ojca w tym wypadku, bo Jarosław był niezwykle przystojnym mężczyzną. Na pewno jej się spodobał od razu, a poza tym znów obudziła się nadzieja wyrwania się z tego smutnego, mistycznego domu. Więc zgodziła się chętnie na to małżeństwo. No i rzeczywiście pierwsze lata małżeństwa były, nie rozczarowały jej na pewno. No tak. Tutaj trzeba warto jeszcze dodać, że przecież z tego właśnie miejsca takiego nagle wyjeżdża na wieś, tak? Do Bronowa, tak. gdzie no, dzieje się zupełnie coś innego, tak, prawda? Ja sobie to wyobrażam, chodzą kury, kaczki, prawda? Coś się dzieje, dzieci śpiewają. Wiadomo, że obyczajowość wiejska jest zupełnie inna, bardziej luźna, bardzo swobodna, ale oddajmy głos Marii Konopnickiej, która w tym czasie pisze przepiękny list do swoich sióstr i przyjaciółek, w którym opisuje swoje szczęście. To jest taka prawdziwa, młoda mężatka radująca się właśnie tym swoim szczęściem. Kochane drogie, jeśli wam choć trochę sprawiłam przyjemność tym dość późnym listem,
to mi wybaczcie milczenie dotychczasowe i nie żądajcie tłumaczenia. Bo prawdą a Bogiem czuję się usprawiedliwioną trochę moim położeniem ogólnym. Dziwneż to zmiany, choć ja nie bardzo lubię i umiem ulegać wpływom zewnętrznym, przecież znać trochę na waszej manii działanie wszystkiego, co ją otacza. Jestem jak odurzona. Piękna rzecz. Przerzucają cię w nowy świat, nowe życie. Dają ci nowe nazwisko, położenie, stosunki. Sercu nawet twemu każą być taktem jakichś obcych uczuć. Toć podziwiać się wolno i nie od razu opamiętać się można. Zresztą jestem trochę rozpieszczona i wiem bardzo dobrze, że nikt się na mnie gniewać nie może i nie powinien. Chcecie na pewno wiedzieć, co się ze mną dzieje. Otóż powiem wam, że jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Nie wiem natomiast, co stanowi to szczęście. Czy serce i charakter Jarosława, czy szacunek i dobre imię, jakiemu tutaj powszechnie przyznają? Czy ten mały, szary domek pod słomianym dachem, co wyświeżony jak uróżowana babinka, zachował cechy wszystkie swoich, omal niematuzalowych latek? Począwszy od pochyłej postawy i niskich sufitów belkowanych, aż do serduszek wyrżniętych w malowanych okiennicach. Nie wiem, co się składa na moją swobodę. Czy ten stary ogród z wielkimi, przypominającymi wasze kasztany, jesionami i białodrzewami, i leszczynową, i grabową altanką. Czy ta przychylność wsi całej dla dworu? Czy ranek niezbyt ranny, z trzaskającym od ognia kominkiem? Czy wieczór zbierający nas do gazet i książek? Dość, że jestem swobodna i szczęśliwa całym sercem, i gdyby nie Tatarzy, co mi w oczach błyszczą, i gdyby nie ich strzały, co mi w uszach świszczą, rajem byłby dziś dla mnie ten dworek pod lasem z aniołem wąsatym. Jarosław, lubo taki poważny i wysoki przy obcych, jak zaklęty królewicz zmienia dla mnie swe usposobienie. Nie założyłabym się nawet, czy nie maleje przypadkiem. Wiem tylko, co zrazu zdałoby się nieprawdopodobne, że można z nim bawić się jak z lalką. Rzeczywiście, jest tak dobry, że poddaje się wszelkim moim figlom i psotom, a ja nawzajem pozwalam się całować, bo sama całuję tylko od wielkiego dzwonu. Za to poza obrębem naszych wspólnych dzieciństw i miłości nigdy nie pozwalam sobie grymasić lub sprzeciwiać się jego woli. Piękny opis. Tak. A w nim taki fragment: gdyby nie Tatarzy, co w mych oczach błyszczą. To jest fragment Antoniego Malczewskiego, poemat Maria, który, jak twierdzą niektórzy, między innymi Monika Warneńska, mówi, że w tym pięknym, opisanym świecie już były i smutne chwile, i trudne chwile. No mnie to się kojarzy również i z tym, że moim zdaniem Maria nie była taką łagodną jak baranek, zresztą to wynika z tego tekstu również, że czasami te ogniki w oczach złości, prawda, czy niezadowolenia musiały się pojawiać. Ale wróćmy właśnie do tego całego pobytu w Bronowie, tego samego małżeństwa z Jarosławem. Ono trwało około 15 lat. W ciągu 10 lat Maria urodziła 8 dzieci, z tego 6 ostała się przy życiu, 2 zmarło przy porodzie. Jak
kobiety w twojej rodzinie, a nie tylko w twojej, ale jak kobiety oceniają taki okres czasu, bo przecież no, ja sobie w tej chwili nie wyobrażam takiej kobiety, która miałaby tyle dzieci i miałaby czas, żeby również poświęcać się na inne sprawy. A przecież wiemy, że Maria Konopnicka równocześnie nie siedziała tylko w domu, nie pilnowała tych dzieci, była na wsi, widziała biedę innych dzieci i jej reakcje były konkretne. Ona działała na rzecz całego środowiska. I jak ty to widzisz, jak patrzysz na swoją prababcię w takiej akcji? No, wiesz, powiem ci szczerze, że uważam ją i z późniejszych chwil jej życia i z tych lat za osobę niezwykle odważną i zaradną. Bo Staszku, na pewno zresztą wiesz o tym, ona na strychu w tymże Bronowie znalazła grube, zakurzone foliały, które zaczęła pochłaniać. A nie były to opowiastki dla panienek z dobrych domów, tylko to były rozprawy filozoficzne, pisane w języku niemieckim albo w łacinie. Ona je dosłownie pochłaniała. Czyli była to osoba, która niezwykle pragnęła wiedzy, która tą wiedzę chłonęła i potrafiła wykorzystać. Naturalnie miała pomoc, która pomagała w opiekowaniu się dziećmi, ukochana właśnie Rozalia, która się tymi dziećmi zajmowała. Tym niemniej no, spadały na nią różne obowiązki, również obowiązki towarzyskie, które chyba męczyły ją najbardziej. Znaczy, mam takie wrażenie, że na początku to była nowość, potem wolała jednak te książki, prawda? Tak. No tutaj ciągle albo sąsiedzi wpadali, albo trzeba było pojechać do sąsiadów. Jarosław zresztą był członkiem wielu takich rad opiekuńczych w pobliskich majątkach, gdzie mężowie, powiedzmy, czy nie żyli już, czy też gdzieś wyjechali i on roztaczał, taki był wówczas zwyczaj, że tworzyły się takie komitety opiekuńcze, które pomagały tej pani domu prowadzić majątek, prowadzić różne sprawy i on miał bardzo dużo takich domów pod swoją opieką, takich rodzin, więc rzeczywiście w tym domu bywało go niewiele, a jeśli bywał, to zaraz przychodzili jacyś goście. Na pewno początkowo to jej się to ogromnie podobało po tym takim surowym życiu spędzonym pod okiem ojca, ale w jakimś momencie zaczynało jej coraz bardziej ciążyć. Tak, tutaj musimy jeszcze wspomnieć o tym, że praktycznie no już te pierwsze lata małżeństwa też miały tą nutę goryczy, bo przecież pierwszy syn urodził się w 1864 roku, a w 1863 zaczęło się powstanie, w którym niby Jarosław nie uczestniczył, niby, dlatego że, jak mówią źródła z polecenia powstańców, to miała być baza, w której można było w razie czego się znaleźć, przechować broń i tak dalej. Wobec tego on też brał udział, ale nieczynny, prawda, powstaniu i zresztą, jak opisuje przepięknie Warnańska, prawda, że majątek właśnie Bronów był odwiedzany, prawda, przez rosyjskie wojska, przez rosyjskich śledczych, gdzie wręcz dawano do zrozumienia Konopnickiemu, bo on znikał, nie było go, odbierała wszystkie ciosy Maria, prawda, odpowiadała na te pytania, gdzie on jest, nie wiem, gdzie on jest, prawda, pewnie wyjechał, nie wiem, kiedy wróci i tak dalej, dawano do zrozumienia, że może być aresztowany. Stąd w końcu małżeństwo zabrało, prawda, Tadeusza i wyjechało w podróż zagraniczną. No, jeszcze jeden bolesny moment dla Marii to była śmierć jego brata, prawda? Powiedzmy coś o tym bracie, bo to jest też no, wspaniały człowiek, prawda? On był powstańcem. Przyznam szczerze, że nie pamiętam w tej chwili, ile on miał lat, ale w bardzo młodym wieku zginął. Chyba 20 lat, tak, prawda? Chyba 20. I to był taki ukochany braciszek. Ukochany brat, student, zdolny chłopak, no ale poczucie obowiązku, patriotyzmu wzięło górę nad rozsądkiem i bardzo, bardzo to piękne uważam. No i niestety zginął pod krzywosądem. No właśnie. W potyczce. Także, że tutaj tak, po pierwsze właśnie ten strach przed aresztowaniem,
Potem śmierć tego brata. No i tak jak żeśmy mówili, kolejne dzieci jedno po drugim, prawie że co roku, prawda? Tak. W końcu ostatnie dziecko rodzi się w 1970 roku. 1870 roku. Laura, Maria ma 28 lat i praktycznie jest osobą, która już jest zmęczona. Zmęczona tym życiem, tą możliwością życia. A tutaj dochodzi jeszcze 1872 rok, Maria ma 30 lat i okazuje się, że działalność męża nie jest taka obiecująca jak była, że trzeba sprzedać Bronów i że trzeba przenieść się w dużo gorsze warunki do Gusina. Myślę, że to też dla kobiety, która ma tyle dzieci, taka zmiana też jest rzeczą bardzo trudną, bardzo bolesną, prawda? A równocześnie, tak jak powiedzieliśmy, no Maria słabuje na zdrowiu i w 1875 roku 30-letnia konopniska wyjeżdża leczyć się i no myślę, że trochę odżywa, prawda? No sam fakt, że jest zauroczona górami, zauroczona jest tym pejzażem, no który jest zupełnie inny niż pejzaż Mazowsza, prawda? Pisze wiersz, który właśnie decyduje o całym jej życiu, prawda? Ja nie wiem, czy ona się spodziewała takiej oceny, ale wiersz jest naprawdę przepiękny. Posłuchajmy, jak brzmi właśnie ten poemat o górach. Wkoło mnie otoczyły moje równie senne, pasmem jednakiem, a ja sobie lecę w krainy odmienne. Umiem być ptakiem. Błękitna przestrzeń mruga, zaprasza do siebie, skrzydeł nie nuży. Pędzim sobie we trójkę. Ja, obłok na niebie i listek róży. Listek najpierwszy upadł na wioskowym kopcu cudzej granicy. Jak rzucone słóweczko drogiemu mi chłopcu, mdłej obietnicy. A obłok powiał dalej, pod słonko się stroi, w biel i we złoto. Aż u chaty ostatniej, co w kraju mym stoi, zadrżał tęsknotą. Wiatr szarpnął go za szatę, rozrzucił mu w włosy, toż łzami leci. Na łączkę, gdzie pod gruszą siedzi dziadziuś bosy i kupka dzieci. Nie chcę odlecieć dalej, z tej mgły urodzony, z oparów rzeki. Gdzież mu zwiedzać świat obcy, inne jakieś strony i kraj daleki? Więc sama lecę. Sama. Choć serce mnie boli i smutno wróży. Czemuż nie chciał obłoczek podzielić mej doli, nie listek róży. Wiersz, przyznasz szczerze, że przepiękny. Tak. Ja ten wiersz czytałem kilka razy sobie na głos, nawet jak byłem tylko sam, ponieważ rzeczywiście on ma przepiękny rytm, to jest coś cudownego. I rzeczywiście ten wiersz można śpiewać, jak ja to mówię. Zresztą zauważył to również i Henryk Sienkiewicz, o czym będziemy za chwilę mówić, ale ja chciałam wrócić właśnie do jednego, że wiersz, który zadecydował, nie mógł być pierwszym wierszem. O tym w opisie życia Konopnickiej mówi się mało, ale przecież Maria już wtedy, kiedy była na tej wsi, gdziekolwiek była, to dostrzegała rzeczy, które potem znajdujemy w całej jej dorobku literackim. Więc musiał ten dorobek już istnieć. I może spróbujmy sobie wyobrazić, jak to musiało być. Ona się wymykała z domu, jeździła na tą wieś. Tak jak mówiliśmy, Jarosław się zastanawiał, po co jej te wszystkie książki, bo tak pamiętam, że i takie opisy były sytuacji, że on się uleździł, że te książki są, w ogóle nie wiedział, że one w domu istnieją gdzieś tam na strychu, prawda? Tak. I myślę, że te wszystkie wiersze, które potem czytamy, prawda, czy Wolny Najmita, czy Dzwony, prawda, które zawsze mi w sercu zostają, prawda, kiedy umarł w ciemnej chacie Jasieńko miły, prawda, to są wiersze, które one musiały powstawać już w tym czasie. Jeżeli nawet nie powstawały, to nie, ich jak gdyby zalążyć. Nie spisywała, to one na pewno już w niej tam dojrzewały i rosły. Tak.
No. A jej, przepraszam, że ci przerywam. No. Jej mąż był na pewno człowiekiem porządnym, ale no, różnili się ogromnie. To były dwie zupełnie różne dusze, różne charaktery, różne postacie. Ja myślę, że Maria Konopnicka po prostu trafiła na typowego, przykładowego szlachcica. Tak jest. Który tak. miał wszystkie zalety i wady szlachcica. I nie Absolutnie. Można go oceniać negatywnie ani pozytywnie. Tak. On był typowym obrazem swoich czasów. Tak. Natomiast ona na szczęście, chyba dla nas, prawda, a może i na nieszczęście dla siebie, poza te czasy już wychodziła. Absolutnie. Co wcale nie dawało jej lekkości życia, prawda, nie. co również. No i tutaj wracamy do właśnie tego, że publikowany jest ten wiersz i następuje niesamowita sytuacja. Mianowicie w gazecie ukazuje się, w Gazecie Polskiej ukazuje się artykuł Litwosa. Artykuł, który też jest bardzo ciekawy, dlatego że pan Henryk, jako młody, świetnie zapowiadający się artysta, patrzył na te wszystkie przysyłane mu utwory z takim przymrużeniem oka, prawda? On nawet w tym, co opisuje, ja tutaj nie mam fragmentu, ale zaraz usłyszymy całość tej recenzji, on mówi, no jakaś tam Konopnicka, on nie wie, kto to w ogóle jest, jakaś tam Konopnicka przysłała wiersz, prawdopodobnie wiersze przysyłają tysiące pań, prawda, bardzo egzaltowanych, prawda, i tak dalej, a tu nagle wiersz, który on bierze z takim przymrużeniem oka i ten wiersz go zachwyca. Zachwyca go niesamowicie i pisze recenzję, która no, jest recenzją chyba przepiękną, prawda? Posłuchajmy tej recenzji. Co to za śliczny wiersz w numerze tygodnika zatytułowany W górach? Zacząłem go czytać z lekceważeniem, jak wszystkie takie ulotne poezyjki, a skończyłem zachwycony. Otoczyły mnie wkoło moje równie senne pasmem jednakiem, ale ja sobie lecę w krainy odmienne. Umiem być ptakiem. Cały ten tak poczynający się wstęp sam się śpiewa, jak jaki mazurek Chopina ma własną, dziwną nutę, w której słychać szmer świerków górskich, kosodrzewy i odgłosy ligawek pastuszych. Jest tam echo, zupełnie takie jak w górach. Czytelnikowi chce się po przeczytaniu zawołać hop, hop! I czekać bacznym uchem na echową ze skał odpowiedź. Dwa następne ustępy, równie piękne, ale nie stoją w związku ani z pierwszym, ani ze sobą. Trzeba je było zatytułować osobno. Pod wierszem znalazłem napis. Maria Konopnicka. Nie znam tej poetki. W każdym razie ta pani lub panna ma prawdziwy talent, który prześwieca przez wiersze jak promienie świtu przez mgłę. Sumienie me nie czułoby się zupełnie spokojnym, gdybym podciął skrzydełka i tego górskiego słowika. Dlatego też chwalę go otwarcie. Wiem bowiem, że o ile nic tak nie szkodzi miernością jak pochwała, o tyle nic tak nie zachęca, nie podnieca i nie zagrzewa prawdziwego talentu, jak szczere pochwalne uznanie. Recenzja wspaniała, ale właśnie ta recenzja, jak powiedzieliśmy, zadecydowała w jakimś sensie o całym życiu Konopnickim. I w tym momencie kobieta mająca 35 lat, mająca 6 dzieci, w których jedno ma 7 lat, a najstarsze 14, decyduje się na po pierwsze opuszczenie męża, co w tamtych czasach jest zjawiskiem bardzo, bardzo dziwnym, prawie że skandalem, prawda, tak, obyczajowym. Absolutnie, tak. Przyjeżdża do Warszawy, do swojego ojca i tu trzeba liczy na pomoc na tego pomoc ojca. Ze strony ojca. I tu mam do ciebie prośbę. Jak ty byś to oceniła, to całe podjęcie decyzji takiej właśnie Konopnickiej o tym wyjeździe? No wiemy, że dalsze życie tam i Konopnicka tworzyć by praktycznie nie mogła, prawda? Absolutnie nie, absolutnie nie. Szczególnie po przeniesieniu się do Gusina, do bardzo skromnego, małego domku. Na pewno się jej pogorszyły warunki finansowe, więcej obowiązków. Ona czuła, że ona musi się z tego wyrwać. Myślę, że wiele, być może źle powiedziałam, nie wiele, ale dużo kobiet na jej miejscu zostawiłoby dzieci pod opieką męża i same by wyjechały do Warszawy do ojca, żeby mieć całkowitą swobodę w tworzeniu, w twórczości.
No, Konopnicka tego nie robi. Oczywiście zabiera całą szóstkę, jedzie do ojca, licząc ogromnie na jego pomoc finansową. I rzeczywiście taka była. Niestety ojciec po roku umiera. Powiem ci, Staszku, że ja, nie dlatego, że to jest moja prababka, tylko ja ją serdecznie i głęboko podziwiam. W tamtych czasach. Nie wiem, czy gdybym się znalazła w takich warunkach dzisiaj, czy bym się zdobyła na taki krok. Właśnie dlatego o to pytam, bo ja uważam, że 90% kobiet będących w tej sytuacji nie zdecydowałyby się chyba na taki krok. Chyba nie. Bo nie tylko za siebie bierzesz odpowiedzialność, ale i za tą szóstkę. No więc o to chodzi. I tu jest jeszcze następna sytuacja. W momencie, kiedy ojciec umiera, też prawdopodobnie kilkadziesiąt, spory procent kobiet wróciło z powrotem do Gusina. Tak. Natomiast ona robi wszystko, żeby w tej Warszawie zostać. Tak. Ja właśnie cały czas wracam do tej mojej ulubionej książki Warnańskiej o Marii Konopnickiej. Znajduję tam przepiękny opis właśnie, kiedy ona w dzień zarabia korepetycjami, gdzie ona równocześnie działa społecznie, tak, bo ona tak. Tutaj trzeba powiedzieć od razu, że ona równocześnie nawet podejmuje takie działania, jak odwiedza w niedzielę więzienia kobiece i walczy o to, żeby dzieci będące w tych więzieniach razem z matkami żyły w jakichś znośnych warunkach, a równocześnie po nocy szyje na przykład dla którejś z dziewcząt mundurek, bo ona musi rano iść, prawda, do szkoły w odpowiednio uszytym mundurku, a to pięknie brzmi w literaturze, ale trzeba sobie wziąć pod uwagę, że to nie jest szycie maszyną, tylko to trzeba ręką uszyć cały mundurek przez noc do rana. No to jest coś niesamowitego. Tu jest przepiękny list kierowany do stryja, zresztą ona z tym stryjem ma bardzo dobre układy, napisze do niego wiecznie i jest to jej taki powiernik, prawda? Pisze do stryja po 4 czy 3 latach pobytu w tej Warszawie i pisze z niejaką dumą, że mimo tych wszystkich przeciwności losu, rzeczywiście dała sobie radę. I ja pragnę zwrócić uwagę właśnie w tym liście na jedną rzecz, że ona opisuje, jak do tego wszystkiego doszła ciężką pracą, ale równocześnie kończy list z dumą, ale również się dokształcam, znam już język angielski. Gdzie był ten czas na naukę języka angielskiego, to znaleźć naprawdę kochanku, do tego nie dojdziemy do tego chyba nigdy. No chyba nie. Posłuchajmy tego listu. Od 3 lat mieszkam w Warszawie. Projekt opuszczenia wsi powstał jeszcze za życia mego ojca, który chciał mi zapewnić opiekę swoją, trochę spokoju i ciszy, jakich nie znalazłam w poprzednim życiu moim. Umarł jednak, a śmierć ta przyspieszyła niespodziewanie projektu dawnego spełnienia. Teraz bowiem dopiero byłam zupełnie bezbronną. Dom mój przestał być domem, mnie i dzieciom moim, których mam sporą gromadkę. Cośmy przeżyli, zostawieni sami sobie w tym wielkim, obcym mieście, gdzie praca moja wszystkiemu nastarczyć musiała. Pisać o tym nie będę. Jest to cała odyseja o epizodach tragikomicznych. We dnie gotowałam, szyłam, prałam. Wieczorami pomagałam dzieciom w nauce, nocami pisałam, aby po tym wszystkim usnąć, snem nieprzerwanym myślą o potrzebach jutra. Że mi sił nie brakło, winna to jestem szczęśliwej mojej fizycznej organizacji. I przyznać muszę dumie pewnej, która mi nie pozwoliła prosić o nic nikogo. Dziś zdaje mi się, że przerwałam już najgorsze chwile. Ciężar życia nie przygniata mnie już całą swoją wagą. 3 młodszych dzieci w domu się jeszcze uczy, a troska ich pokierowanie dalsze nieraz mną zaprząta. Takie to są dzieje mojego poetyckiego życia. Wolne chwile zużytkowałam w tym roku tak, że daje lekcje literatury polskiej. Przynosi mi to niewielki, ale stały dochód. Prócz tego uczę się jeszcze sama. To już w Warszawie. Nauczyłam się nieźle po angielsku i po włosku.
Słyszeliśmy już, jak wspaniale Maria dała sobie radę na początku, ale oczywiście to życie w Warszawie wcale nie było takie proste przez cały czas. Cały okres trwania, ja tutaj myślę o tym latach 1881-1890, gdzie Maria starała się, prawda, działać, no jej dorobek już w tym czasie pozwolił na to, że powierzono jej tą redakcję całej gazety, Świt. Prawda, Świtu, no ale to też nie było takie proste. Może o tym co trochę powiemy. Tak, dobrze, bardzo chętnie. Taki z jej zatrudnieniem w Świcie wiąże się taka, można to nazwać anegdotką, ale to wydarzyło się autentycznie w Warszawie. Jak już no, stała się na tyle sławna, jej talent znalazł uznanie, to stwierdzono w redakcji Świtu, że dobrze by było, gdyby w tym Świcie pracowała, gdyby objęła, nie wiem, funkcję kierownika któregoś z działów, czy nawet wyższe stanowisko. W związku z tym, niestety, jak wiadomo, nie było wtedy telefonów komórkowych, a takiego na korbkę Maria nie miała. Dwóch panów wybrało się do niej, żeby poprosić ją na rozmowę do redakcji i omówić szczegóły pracy w Świcie. Ponieważ Marię nie było stać na to, żeby zatrudnić jakąkolwiek pomoc domową, więc również poza obszywaniem dzieci sprzątała mieszkanie. I akurat panowie zadzwonili do drzwi, jak ona w chusteczce na głowie, w fartuchu, gdzieś tam coś sprzątała. Ale że miała refleks szybki, panowie weszli. Dzień dobry, dzień dobry. My chcieliśmy rozmawiać z panią Marią Konopnicką. Ło, Matko Boska, pani wyszła, będzie później, ale o której, to ja nie wiem. No to oni przeprosili i poszli. Na drugi dzień ubrała się lega. Tam chyba powiedzieli, że właśnie przyszli z redakcji Świtu w sprawie pracy. Ubrała się elegancko i poszła do tego Świtu i tam ją zatrudniono. Zdaje się, że jej nie rozpoznano, myślę, nie, tego już nie, o tym historia milczy. No myślę, że nie, ale tutaj, no piękna ta anegdota, natomiast no, musimy wrócić do tego, że w tym Świcie Maria, no, ona miała wielkie plany co do tego Świtu. Tak, prawda? Ale jak zwykle w każdej pracy, a szczególnie pracy związanej z jakąś kulturą, nazwijmy, w redakcjach, czy to znajdą się tacy, co coś im się nie podoba i chętnie by podgryźli, prawda, żeby się na to miejsce dostać, albo dla samej przyjemności wygryzienia kogoś tak, z tak, takiego tak, czy innego. To jest nasza polska natura. Tak, jest, bo to jest bardzo przyjemne. No oczywiście, oczywiście, że tak. No i rozstała się ze Świtem. Z czasopismem Świt rozstała się. I tutaj trzeba przyznać, że chyba była rozgoryczona tu bardzo, co ją w jakimś sensie tak trochę pozbawiło skrzydeł. Miała o to żal nie tylko do, właśnie nie tylko do samej redakcji, prawda? Bo tam też zrobiono wszystko, żeby ona praktycznie zrezygnowała, bo nie powiedziano jej dziękujemy, tylko zrobiono wszystko, żeby ona sama powiedziała dziękuję, no, prawda? Otóż to, tak. Na tej zasadzie, ale równocześnie tutaj nastąpiła jeszcze jedna rzecz, która w jej życiu no, poplątała wszystkie plany, że poza tym, że ta warszawka cały czas tą radością, prawda, dokuczała jej dokładnie, równocześnie nastąpiła tragedia związana z jej z chorobą jej córki prawda? Tak. Helena po prostu dała się poznać w Warszawie jako osoba nieobliczalna, jako osoba sprawiająca ogromne trudności. Kleptomanka właśnie. To spowodowało, że no, Konopnicka nie miała innego wyjścia, po prostu spakowała się i wyjechała. I wyjechała do Krakowa. Sprawa Heleny przybrała taki charakter, że nieodzowną było rzeczą usunąć się na jakiś czas z Warszawy. I pomiędzy tą klęską a sobą położyć tymczasem jakąś przestrzeń, dopóki czas nie złagodzi tych bolesnych wrażeń. Kraków jest cichy, ale martwy. Jest to miasto, w którym gmachy zdają się żyć.
a ludzie wegetować tylko. Pierwszy raz widzę Kraków w zimowej porze i nie wiem, czy to zima, czy smutek własnej mojej duszy sprawia, że mi tu ciężko i pusto i obco, jak na wygnaniu. Jest w tym uczuciu niezawodnie i ten ból fizyczny prawie jakiego jednostka ludzka wyrwana ze swego gruntu i z warunków swego życia doznaje. Może to przeminie. Tymczasem jest myśl i praca. Jak wielką słuszność miał święty Hieronim, mówiąc, że jeden tylko świat myśli godzien jest być zamieszkałem. Tak, to ojczyzna wszystkich tułaczy, to kraj rodzinny wszystkich duchów. Tam się jeszcze zawsze bezpiecznie chronić można i zawsze odnaleźć pobratymców i bliskich swoich. Tak jak słyszymy w tym liście, Konopnicka bardzo ciekawie mówi o Krakowie. O Krakowie, w którym bardziej żywe są kamienice, historia i tak dalej, niż ludzie, którzy się po tym Krakowie snują. Ale mamy okazję tutaj, żeby właśnie porozmawiać o stryju, o którym wiecznie tutaj mówimy, o stryju Marii Konopnickiej, o jej stosunku do niego. Ja pamiętam, że ona w pierwszych listach pisze, dawno do stryja nie pisałam, ale już z Warszawy, ale mogę teraz pisać i systematycznie będę do wuja pisała, do stryja pisała. Powiedz, Joanno, właśnie jak ten stryj w oczach Marii wygląda, w oczach rodziny w ogóle, jak był oceniany? W oczach rodziny trudno mi będzie powiedzieć, bo nie mamy żadnych materiałów, żeby to stwierdzić. Natomiast dla Marii był bohaterem, idolem, kimś, kogo należy naśladować, iść jego drogą. Był ogromnym patriotą, co dla niej natychmiast człowieka danego stawiało wysoko, bo ona sama niezwykle gorąco kochała Polskę, była patriotką, więc ten stryj, który spędził ileś tam lat wywieziony na Syberię, był jak gdyby kwintesencją, był symbolem patriotyzmu w jej oczach. I jakoś tak było, że ona była spragniona takiej duszy bliźniaczej. Po prostu dla niej był również jej powiernikiem, jej różnych przemyśleń, przeżyć. Chyba to było dla niej bardzo ważne, że był ktoś taki, do kogo mogła o wszystkim napisać. Tak, tu zauważa się właśnie w tych listach, jest taka przepiękna, wielkie wydanie listów. Właśnie zauważa się te jej takie piękne refleksje o życiu, o jej tęsknotach, o marzeniach, których nikomu nie pisze. W listach do dzieci tego nie ma, bo tam już są bardziej praktyczne wskazówki, prawda, co zrobić dalej. Ale właśnie musimy sobie powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że ten moment pobytu w Krakowie zaczyna się również, od tego momentu w Krakowie zaczynają się również podróże Marii Konopnickiej. Ja czasami odnoszę takie wrażenie, że przez te podróże Maria szuka jakiegoś miejsca, które dawałoby jej ciszę, spokój, wytchnienie, możliwość tworzenia, ale równocześnie jest jeszcze ten aspekt, Joanno, choroby Marii Konopnickiej. No tak. Ona w listach pisze wiecznie, prawda, o tym gardle, natomiast tak za bardzo nie wiem, na czym ta choroba polegała. Wiesz co, że nie wiemy. Bo to cały czas słyszymy, prawda? Z gardłem jest lepiej, z gardłem jest gorzej. Leczę się tu, ale właśnie umiera na zapalenie płuc, więc to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast właśnie to gardło jest leczone we wszystkich możliwych miejscach. Chociaż Maria wraca również i do Polski. I już chyba taka trochę zmęczona tymi podróżami przyjeżdża do Lwowa. I tam we Lwowie, licząc na święty spokój, spotyka się znowu ze swoją popularnością, już teraz coraz dłuższą. Tu mamy taki list właśnie też do stryja, pisany ze Lwowa, kiedy Maria ma 54 lata, kiedy chciałaby trochę odpocząć, a tu zjawiają się różne koła, prawda, pań takich, tu jest jakiś raut w teatrze, prawda, i tak dalej. I
ona praktycznie z tego Lwowa ma chęć po prostu uciec. Oto we Lwowie. Już myślałam, że mnie tu w Galicji żywa dusza nie zna i spokojnie sobie pobędę trochę. A tymczasem wpadłam w wir owacji, które mnie srodze zmęczyły i męczą. Niezawodnie były i momenty bardzo wzruszające, bardzo rzewne. Taki na przykład wieczór w czytelni akademickiej, gdzie się czuło coś szlachetnego w każdej z tych młodych piersi. Przemawiałam do nich o przymierzu pieśni z młodością w odpowiedzi na ich witanie. Ścisk wszelako był taki, że pierwszy raz w życiu doświadczyłam czegoś, jakby uderzenia krwi na mózg. Z tyłu głowy. Uczucie nadzwyczajnego ciężaru i ciśnienia na móżdżek. Bardzo niemiłe uczucie. Potem znów był wieczór w kole akademicko-literackim. Niepodobna było odmówić. Najpierw witały mnie tu stowarzyszenia kobiece i dzieci, potem młodzież, a potem koledzy po piórze, prócz luźnej publiki. Poczciwe serca, pewno, ale to nie dla mnie być przedmiotem takich publicznych owacji. Ja mam w sobie ciszę i spokój, która się z tym nie zgadza, pierzcha przed tym. Oczywiście, że i wymagania są. Ale mi ja sama ofiarowała jeden odczyt na szkoły ludowe. I przy tym stoję, a innym odmawiać muszę, bo ni czasu, ni sił bym na wszystko nie miała. Gości, cała procesja. Może to kiedyś. Kiedyś będzie miłym wspomnieniem. Ale teraz tylko umęczenie. Bo czy to wszystko szczere? Bawi ich to, coś nowego i już. Z niecierpliwością czekałam na koniec układu z Gemmelfernem i Wolfem, żebym miała za co wyjechać. Dla zdrowia i dla spokoju. Słyszeliśmy tutaj tą opowieść o pobycie we Lwowie, ale Joanna, masz jeszcze jedną anegdotę o tym tak, Lwowie. Tak. Bardzo proszę. Tak. Więc we Lwowie została Konopnicka poproszona na wygłoszenie odczytu. Tego ci w tej chwili nie powiem, czy to była filharmonia, czy jakiś teatr. W każdym razie duża sala, bardzo dużo osób. Przeważnie przyszły po to nie, żeby słuchać, co ona powie, tylko żeby ją zobaczyć. No i ona jako osoba skromna i nie lubiąca rozgłosu chciała się jakoś tak wemknąć bocznymi schodami, na co zagroził jej drogę pan w Liberii i powiedział: przepraszam panią, proszę się wycofać, bo za chwilę tędy będzie wchodziła Maria Konopnicka. No i prababcia powiedziała: to właśnie ja jestem. No, czyli kolejna... Nie robiła koło siebie pompy. Nie. I tutaj we wszystkich tych listach właśnie z tych jej listów wynika, że ją to drażniło. A z drugiej strony męczyło. No jednak ta choroba, o której mówimy, jednak cały czas dawała we znaki. Najlepiej by było mieć cichy kąt, stolik, pióro, tak, papier, prawda? Tak. I tak dalej. I móc pisać. Móc tworzyć. Wiesz, ja tutaj, jak już mówimy właśnie o jej tej chęci do tworzenia i tak dalej, to również warto zaznaczyć, że uważano, że ona poświęciła się tylko i wyłącznie literaturze, gubiąc po drodze miłość do dzieci i miłość do siebie. To jest moim zdaniem nieprawda. Ja tutaj chcę powiedzieć, że przecież ona przeżyła wiele tragedii, ale to myślę, że ty lepiej o tym opowiesz. Mianowicie nie tylko miała problem z Heleną, nie tylko przeżyła tragiczną śmierć Tadeusza, prawda? No, ale równocześnie i mamy tutaj do czynienia z zabawną historią, kiedy Konopnicka walczy z talentem własnej najmłodszej córki. Ale to już ty chyba powiesz najlepiej, jak to było. Laura. Laura była bardzo piękną kobietą, naprawdę bardzo piękną. Uznana była za znakomitą aktorkę i chętnie by jej powierzano wiele ról w wielu teatrach. Nie wiem, co było właściwie motorem, co było powodem działania Konopnickiej, która potrafiła pisać listy do dyrektorów teatrów,
żeby nie zatrudniali Laury z uwagi na jej stan zdrowia, że Laura jest ciężko chora i każdy występ, no jak wiadomo, nie było wtedy mikrofonów, aktor musiał mówić dostatecznie głośno, że każdy jej występ to jest kropla goryczy na jej płuca. No i tam zdaje się, że niektórzy dyrektorzy się posłuchali, ale nie wszyscy. Na szczęście nie wszyscy. I szeroko była w Polsce omawiana jej wspaniała rola w Iridionie. No podobno to był majstersztyk sztuki teatralnej. A tak, poza tym pięknie deklamowała. Była jakaś duża uroczystość w Krakowie i ona deklamowała wiersz zaczynający się na Anioł Pański biją dzwony. I słuchaj, wzruszam się, przepraszam, w miarę jak deklamowała, to sala zaczęła wstawać. Więc ona skończyła deklamować ten wiersz już przy widowni dającej jej owację na stojące. Ale Konopnicka rzeczywiście robiła wszystko, żeby... Ja nie wiem, czy to rzeczywiście była troska o zdrowie, czy... Nie wiem, wiesz, Staszku, że... Trudno to ocenić. No, trzeba tylko właśnie powiedzieć, że praktycznie Laura dopiero po śmierci matki mogła rozwinąć skrzydła. Tak, Stała się rzeczywiście jedną ze znanych najlepszych aktorek polskich. Jest, prawda? Tak. Wróćmy jeszcze, Jasiu, do tej smutnej sytuacji, do śmierci Tadeusza. Człowieka, który przecież no, pierworodny syn, prawda? Pierworodny syn, młody człowiek. Tak, ona, o ile pamiętam, dobrze opisuje to całe swoje przeżycie w listach z Jankiem, z tym synem. Jankiem. Tak. Kiedy ma jakby nawet i takie wyrzuty sumienia, że ten Tadeusz ich oszukiwał, że on nie mówił o swojej chorobie, nie chcąc ich martwić, że praktycznie ona się o tej chorobie dowiedziała kilka dni przed śmiercią Tadeusza. I to było rzeczywiście tragiczne. Także to taki jeszcze jeden gwóźdź do zdrowia tej już wtedy 61-letniej kobiety. I tu musimy sobie też przyjąć jedną rzecz, zauważyć jedną rzecz, że to był inny wiek, inny okres czasu i kobieta 61-letnia to już była staruszka, to już była osoba w podeszłym wieku, prawda? I jeszcze dochodzi do tego choroba, prawda? No, ale równocześnie cały czas za tą naszą Marią Konopnicką goni sława już w tej chwili. Jest znana w całej Polsce, uważana za ogromną patriotkę i w tym momencie cały naród postanawia, prawda, uraczyć ją prezentem. Zresztą to była piękna moda na te prezenty, prawda, na te dworki, pałacyki, tak, prawda, dla twórców. I otrzymuje Maria właśnie w prezencie Żarnowiec. I tu mamy piękny opis właśnie, w którym pisze do swojego syna Jana, jak ona ten Żarnowiec dostawała, jak ona po prostu zdrowiem przypłaciła niemal to, że uroczyście prawie że dwa dni wręczano jej, prawda, ten Żarnowiec. Posłuchajmy o tym. Tutaj, mój drogi Janku, odbyło się wszystko z dużą uroczystością. W Jaśle, na granicy powiatu, wystąpiły władze miejskie, sokolstwo całe, w paradzie, gimnazjum, szkoły wydziałowe, stan nauczycielski i kilka tysięcy publiki. Mowy, bukiety, muzyka, a przy tym upał nie do wytrzymania. Na stacji w Jedliczu poseł Stapiński, ludowcy i masa ludu z powiatu krośnieńskiego. Znów mowy i bukiety polne od chłopskich dzieci. U bramy Żarnowca czekała na górce banderia. Do 20 konnych samych Żarnowców w białych szatach, w czerwonych krakuskach z pawimi piórkami i kwiatami. U bramy wójt i gmina przyjmowała chlebem i solą. W progu witał Komitet Pań Lwowskich, szczęścia bez długiej przemowy. I pomyśl tylko, że ja na każdy z tych mów odpowiadać musiałam. Począwszy od chwili, kiedy wieczorem zajechałam. Spróbujmy jeszcze przybliżyć właśnie ten Żarnowiec. Mówiłaś właśnie, że nie był on tak bardzo wygodny, jeżeli chodzi o zamieszkanie.
Ale no był pięknym miejscem mimo. Bardzo urokliwym, urokliwym. Nie był wygodny. Wieś i oczywiście dworek tenże nie były zelektryfikowane, no więc wieczory przy świecy lub przy lampie naftowej. Nie był skanalizowany. Studnia się znajdowała dużo poniżej, bo dworek jest usytuowany na wzgórzu takim, niewielkim wzgórzu nad rzeką Jasiołką. No ale do tej studni zejść zimą, a potem wejść z wiadrami wody, no nie było to łatwo. Naturalnie Maria Konopnicka miała tam pomoc. Pomoc, naturalnie, tak. No ale trudne to było też do ogrzania, bo to tylko piece kaflowe. No więc przypuszczam, tak myślę, że ten Żarnowiec jeszcze troszkę się przyczynił do pogorszenia jej stanu zdrowia. Czy to było coś z tym gardłem, czy coś z płucami? Właśnie. Teraz to tak dokładnie... No. Tam już... właśnie w Żarnowcu Maria zamieszkała z Marią Dolębianką. Tak. Tak. I tu warto by było powiedzieć właśnie o tym wspaniałym związku przyjaźni między tymi dwoma paniami. Tak. Związku, który jeszcze właśnie, tak jak ja wcześniej mówiłem i żeśmy na ten temat rozmawiali, który jeszcze łączyła wspólna opieka nad matką Dolębianki, która była też leciwą osobą, prawda, i wymagała takiej opieki. One poznały się wcześniej, prawda, ale zamieszkały później wspólnie w Żarnowcu. Może parę słów właśnie o tej Dolębiance. One również podróżowały razem po Europie. Tak. Dolębianka taką była chyba też podporą dla Marii Konopnickiej. Młodsza była od niej, silniejsza. To taki był troszkę typ, no ja wiem, takiej kobiety sportowej. Pełnej siły, pełnej energii, społecznica wielka, więc... A poza tym bardzo utalentowana malarka. W Żarnowcu jest, w tej chwili w Żarnowcu jest wiele jej obrazów, jej pędzla. To była taka naprawdę głęboka przyjaźń, chociaż złośliwi twierdzą, że dwie kobiety nie mogą się przyjaźnić. No. Że to jest niemożliwe, bo prędzej czy później się zagryzą. No, czasami tak, w każdej teorii jest jakieś wyjście, jest jakiś wyjątek, prawda? Tak, tak. Natomiast tutaj, jak już powiedziałaś o tym talencie Dolębianki, to przecież trzeba przyznać, że ona była uczennicą Jana Matejki. No, Jana właśnie. Matejki była uczennicą, ale studiować w Krakowie nie mogła, bo tylko prawo mieli mężczyźni. Więc wyjechała do Paryża, wyjechała do Wiednia, studiowała, uczyła się nawet w Warszawie, ale nie mogła w Krakowie uczestniczyć w tym. Natomiast przez to myślę, że ona też patrzyła na tą, była taką emancypantką, która walczyła o prawa kobiet, tak, no bo tak. Mój Boże kochany, dlaczego akurat kobieta z talentem nie miała prawa uczestniczyć w Szkole Sztuk Pięknych, bo to chyba jeszcze nawet nie była Akademia Sztuk Pięknych. Tak jak mówiliśmy, podróżowały po Austrii, Francji, Niemczech, Włoszech. Tak. Głównie dla dobra Konopnickiej, z tej korespondencji, którą miałem przyjemność czytać. Były miejsca, gdzie Maria się lepiej czuła, były miejsca, gdzie czuła się źle i musiały wyjeżdżać, prawda, bo nie mogły tam dalej przebywać. I następuje ta najsmutniejsza chyba rzecz, mianowicie obydwie panie wyjeżdżają do Lwowa i Maria trafia do sanatorium, żebym nie pomylił, w Kisielku. Doktora Kisielki. Doktora Kisielki, bo tam jest właśnie w tym napisane, że to jest sanatorium Kisielki. Kisielki, Kisielki. Tak. Czyli to jest doktora Kisielki, tak. Prawda? Gdzie no, leczenie przynosi niestety taki rezultat, że zapada na zapalenie płuc i umiera. Umiera i tu zaczynają się z kolei kolejne losy już nieżyjącej Konopnickiej. Mają być księża, ma być wystąpienie biskupa, prawda? To wszystko zostaje wycofane, prawda? Nie wszędzie jest opisane to, że tłumy, jakie zapowiadają się na pogrzebie Konopnickiej, powodują to, że jest ona praktycznie pochowana najpierw
w grobie, to jest grób chyba prezydenta miasta Krakowa, czy jakiegoś znanego człowieka z miasta Krakowa. I dopiero potem, kiedy następuje wybudowanie pomnika, przenoszony jest dalej już na ten cmentarz pod pomnik, który jest dla niej naszykowany. Myślę, że tutaj właśnie jest pokazane to, że jednak czasami taki odwet nawet po śmierci człowieka istnieje. Chociaż nie mówiliśmy o tym, ale właśnie warto chyba w tej chwili powiedzieć, że Maria Konopnicka no, zadarła sobie z klerem, tak powiedzmy. Tak. Natomiast tak. Powiedzenie, że była osobą niewierzącą, nie ma żadnej racji bytu. Chociażby każdy jej utwór, prawda, tak. Mówi o tym, że ona jednak wierzyła głęboko w Boga i w miłosierdzie boskie, bo przecież to miłosierdzie, o czym myślę, że będziemy mówić przy twórczości Konopnickiej, było dla niej taką ideą, prawda, tworzenie miłosierdzia wobec ludzi, prawda, miłosierdzia boskiego, miłosierdzia ludzkiego, prawda, ale tutaj właśnie jest to wyraźnie zaznaczone, że jednak ten pogrzeb taki zrobił się pogrzebem świeckim, nazwijmy to w ten sposób. Tym niemniej tłumy były. Tłumy były ogromne i muszę powiedzieć, że z ogromnym wzruszeniem czytałem sprawozdanie z tego pogrzebu, które w tej chwili też przytoczymy. W ciszy i skupieniu, z powagą i godnością należną największym, przygotował się Lwów do pogrzebu Marii Konopnickiej. Bramy kościoła ojców Bernardynów nie mogły pomieścić tłumów ciśnących się tam do krypty, gdzie w powodzi kwiatów i świateł spoczywały śmiertelne szczątki nieśmiertelnego ducha Polski. W dzień pogrzebu ustała praca w warsztatach polskich i szkołach. Każdy spieszył złożyć ostatni hołd i posługę wieszczce narodowej. U wrót cmentarnych młodzież akademicka wzięła trumnę na ramiona i poniosła ją na miejsce spoczynku, do grobowca świętej pamięci prezydenta miasta Michalskiego. Tu, po odprawieniu przez duchowieństwo modłów żałobnych, nastąpiły mowy pożegnalne. Pierwszy przemówił Jan Kasprowicz i zakończył słowami: w tymczasowym ponoć składamy cię grobie, bo wola jest Polski, żebyś spoczęła na skałce wśród mocarzy ci pokrewnych. Ale czy tu, czy tam, do snu wiecznego ułoży cię powłoka, duch twój pozostanie między nami, dopóki żywi będziemy. A żywi będziemy, gdyż nie umiera naród, który z łona swego, takich jak ty, wydaje bojowników. Poseł Jan Bojka powiedział: cała Polska zapłakała, ale lud siermiężny ma największy powód do łez i żalu. Stracił on przyjaciółkę. Ukochała ona lud polski jak Staszic i Kościuszko. Tak jak słyszeliśmy, pogrzeb to ogromna masa ludzi, ogromne wzruszenia. Ja myślę, że jest jeszcze chwila czasu na to, żeby podsumować tą naszą rozmowę. Ja bym ją podsumował w ten sposób. Zadałem sobie takie pytanie i próbowałem odpowiedzi znaleźć i w internecie nawet. Kim była Maria Konopnicka? I muszę ci powiedzieć, że znalazłem dwa takie zdania i chciałbym, żebyś się do nich ustosunkowała. Pierwsze zdanie, które mnie się strasznie spodobało, napisane, ktoś napisał, nawet nie podane było nazwisko, że Maria Konopnicka jest jedyną w Polsce pisarką i poetką, której twórczość adresowana jest do całego społeczeństwa. To mi się strasznie spodobało. A drugie, które jest takie bardziej wymagające dyskusji, że Konopnicka bardzo mało mówi o sobie, ale potrzeba miłości i ciepła przewija się w całej jej twórczości. Czyżby brak miłości był przyczyną jej walki o miłość dla wszystkich innych ludzi? Proszę o komentarz. Jest w tym bardzo dużo i w pierwszym stwierdzeniu, i drugim bardzo dużo prawdy i racji. I tak jest rzeczywiście.
że być może, że z dzieciństwa wyniosła, zakrzewiła się w niej, zakrzewił się brak czułości, brak miłości. No przecież jako dziecko straciła matkę, potem ten ogromnie surowy ojciec, no potem rzeczywiście kilka lat miłości w małżeństwie, ale to też minęło. I mnie się zdaje, że to wszystko znalazło odbicie w jej twórczości, że ona szukała tego ciepła, miłości, którą chciała obdarzyć wszystkich. Absolutnie tak. A właściwie tak naprawdę to niewiele o niej wiemy, co jest przez nią napisane w takim fragmencie Imaginy, którą pewnie znasz, a jeśli nie, to ja ci chętnie przeczytam, bo to jest króciutki bardzo fragment. Proszę, bardzo proszę. To była jednak osoba ogromnie w sobie zamknięta i tak właściwie do końca to nie bardzo można wszystko o niej powiedzieć. Ale ja się lękam, tak jak Mojżesz trądu, że po mej śmierci jakaś dłoń Judasza zacznie artykuł od słów. Znana nasza. Znana? Kto znał mnie? Chcę widzieć człowieka, co by mi w oczy powtórzył to słowo, tak by mu kłamstwem nie drgnęła powieka. Znana nasza? O nędzna wymowo, jakże ty jesteś od prawdy daleka. Ten wiatr i obłok lecący nad głową więcej wam znane i więcej wam krewne niż ja, niż serce moje smutne, śpiewne. Czy widzisz kamień leżący u drogi, którą chodziłam nieraz zadumana? Czy widzisz przy nim te tarnie i głogi, których kwiat blady we łzach stoi z rana? Czy widzisz gajten, te leśne rozłogi, kiedy się chwieje brzoza zapłakana? Ta brzoza, gajten i to kwiecie z głazem lepiej mnie znają niż wy wszyscy razem. Piękne. Prawda? Piękne. No, przyznać szczerze, trzeba szczerze, że my też praktycznie mówimy o Marii Konopnickiej to, co w naszym sercu jest, tak, prawda? Tak. Natomiast nigdy na pewno nie dojdziemy do tego, co, jakie pobudki nią kierowały. Jedno jest pewne, zostawiła taką spuściznę, która nam po prostu jest w życiu potrzebna i za to jesteśmy wdzięczni. W takim razie zróbmy jeszcze jedną rzecz. Zaprezentujmy na sam koniec wypowiedź Henryka Sienkiewicza, który przecież był sprawcą jej kariery, tak, prawda? Wypowiedź Sienkiewicza, którą umieścił w 1912 roku w wydaniu pośmiertnym dzieł Marii Konopnickiej, w którym nie pisze on nasza znana, ale pisze przepięknie o tym, czym była ona dla wszystkich ludzi. Ona mówi i śpiewa, zarówno za istoty, jak i za rzeczy, które albo nie umieją uświadamiać własnego bytu, albo są nieme. To znaczy naprzód, że wszyscy wydziedziczeni, a więc starce, wdowy, sieroty, którym głodno, chłodno, pusto i źle na świecie. Wszyscy, którzy jęczą pod przemocą praw naturalnych i społecznych, pod pogardą i niemiłosierdziem możnych, gdyby mogli i umieli wypowiadać w pieśni swoją niedolę i swoje bóle. Wypowiadaliby je jej słowami. Ona jest ich skargą wobec nieba i orędowniczką wobec sytych. Zdarzało się też jej czasem podnosić oczy pełne łez, albo nawet gniewu ku górze i pytać, czemu tak jest? Dlaczego istnieje tyle zła, tyle nędzy, tyle męki, tyle rozpaczy? Brzmiało to nieraz jak wyrzut i z tego powodu krytyka, ta mianowicie, która jest więcej surową niż wyrozumiałą i dobrotliwą, zarzucała jej niejednokrotnie brak wiary i zgody z wyrokami opatrzności. Zapominano przy tym, że takie pytania stawia Bogu w imieniu nieszczęsnych. Nie filozoficzny umysł, który w Niego nie wierzy, ale rozdarte serce, które boleje. Zapominano, że podobnych skarg pełno jest na przykład w Starym Testamencie i że zostały one niezmiernie uświęcone w Nowym słowami. Panie, Panie, czemuś mnie opuścił?
Jasiu, strasznie, strasznie Ci dziękuję i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy rozmawiać o twórczości Marii Konopnickiej. Wtedy już będzie więcej dat, tytułów, nazw. No ale myślę, że dzisiaj porozmawialiśmy o wspaniałej kobiecie, tak, prawda? Tak. Tych dat wiele nie było potrzebnych, to fakty się liczyły. I bardzo mi miło, bo mi się zdaje, że prababcia moja zasługuje na to, żeby o niej mówić, czytać, pisać jak najwięcej, jak najczęściej. Ja muszę Ci powiedzieć, że wydaje mi się, że tak. A zrobiła jedną wspaniałą rzecz. Swoją poezją zaraziła wiele pokoleń. I ja zawsze będę to powtarzał, że moje dzieciństwo od najmłodszych lat było zawsze związane z Marią Konopnicką. Moja mama usypiała mnie jako niemowlaka piosenkami, prawda? Chyba to były Co słonko widziało, prawda? Tak. A równocześnie i wierszami, przepięknymi wierszami Marii Konopnickiej, przy których nieraz roniło się łzy. Ale było to wspomnienie, które zawsze we mnie zostanie. Dziękuję Ci bardzo. Ja również dziękuję. Do widzenia.